Szanowny Boże, coś Wam powiem. Ksiądz Wojciech Węgrzyniak w komentarzu do dzisiejszej Ewangelii zwraca uwagę na krótkie słowo aby. Jest to spójnik, który określa miejsce i zadania powołanych uczniów. Pierwszym celem powołania apostołów jest to, aby być z Jezusem. Ten cel jest także zadaniem dla nas, byśmy z Nim byli, cokolwiek robimy. Nasza bliskość jest takim fundamentalnym, najważniejszym celem. Bez niej głosimy siebie i działamy na swoje konto. A nie tak ma być. Jeśli firmy zaczynamy realizować swoje cele i pomysły, to działamy przeciwko firmie. Jeśli w kościele zaczynamy realizować swoją drogę, tym samym odchodzimy od tego, który jest głową. Tak więc, chcąc głosić Chrystusa, musimy wpierw znaleźć się blisko Niego. Przysiąkając Nim, zaczynamy działać na Jego wzór i podobieństwo. A tym samym nie zajmujemy się sobą i nie skupiamy uwagi na sobie. Nasza obecność w Kościele na Eucharystii, czy modlitwa, czy jakiekolwiek inne działanie, które naznaczone jest bliskością Chrystusa, wynika z tego, że On tak chciał. Czytaliśmy przecież, że przywołał do siebie tych, których chciał. Nic sami od siebie nie możemy dodać. To Bóg jest pierwszą przyczyną naszego powołania, naszego życia, naszego działania. Choć drzemie w nas pokusa, by powiedzieć, to moje, to ja, to przeze mnie coś się stało. Nic na nas i dzięki nam w Kościele nie powstało. Dzięki nam jedynie to dzieło trwa dalej, ale należy spełnić określone warunki. Ktoś powie, że Pismo Święte jest najważniejsze. W nim zawiera się cała nauka. A ja odpowiem, że to tylko częściowa prawda, bo nauczanie Kościoła opiera się na Piśmie Świętym i tradycji. Wybór apostołów jest właśnie gwarancją, aby to oni po śmierci Jezusa czuwali nad autentycznością Jego nauki i aby przeciwstawiali się wszelkim próbom jej korygowania i uzupełniania. Święty Ireneusz z Lyonu około 180 roku napisał: z tym bowiem Kościołem dla jego naczelnego zwierzchnictwa musi się zgadzać każdy Kościół, to jest wszyscy zewsząd wierni, bo w nim przez tych, co są zewsząd, zachowała się tradycja apostolska. Grupa 12 jest stosunkowo różnorodna, ale w tej odmienności jest piękno, że wszyscy się uzupełniają. I taki jest Kościół, różnorodny w swych charyzmatach, w zadaniach, w działaniu. Ale gdzie byśmy nie byli, w centrum zawsze stoi Chrystus. W grupie 12 występują również przeciwieństwa. Jest Szymon Gorliwy. Moglibyśmy powiedzieć o nim, że to partyzant. Jest Mateusz, celnik, kolaborujący z okupantem. Jest kontemplatyk, człowiek serca, Jan. Jest Jakub, człowiek prawa, tradycji i porządku. Jest sceptyk Tomasz, który jak nie dotknie, to nie uwierzy. Jest także Judasz Iskariota, który zawiedzie zaufanie Jezusa, zdradzi Jezusa. Oni są zjednoczeni wokół Chrystusa i tworzą pewien monolit. Ich odmienność nie przeszkadza, ale wręcz mówi o sile i bogactwie misji, jaka stoi przed apostołami. Tą misją jest głoszenie dobrej nowiny. My dziś jesteśmy dziedzicami tego skarbu. Dziś i mnie, i Ciebie wzywa Jezus po imieniu, aby w całej obfitości udzielić nam mocy swego Ducha, bo tylko w Duchu Świętym możemy prawdziwie głosić dobrą nowinę o zbawieniu. Wszystko jest darem Boga. Wszystko jest łaską. Sami z siebie nic nie możemy uczynić. Pozwólmy porwać się Duchowi Świętemu, aby całe nasze życie stało się jednym aktem głoszenia dobrej nowiny.